mają i one funkcjonują nawet po zmianie karty, pewne dania zostawiamy, dlatego że restauracja jest dla ludzi i szef kuchni przygotowuje swoje propozycje, natomiast goście do pewnych smaków się przywiązują i chcą próbować ich nadal i chcą zaprosić swoich znajomych i pokazać im swoją ulubioną potrawę. Także menu się zmienia, ale pewne pozycje pozostają w podobnej formie zachowane. Zaciekawiła mnie Pani tym menu takim tematycznym. Jeśli mogłaby Pani opowiedzieć, jakie ostatnio było to menu tematyczne, z czym związane i na czym to tak do końca polega? Menu tematyczne często wiążą się z porą roku bądź z jakimś składnikiem, który w danym momencie jest szczególnie warty uwagi. Czyli na przykład jest menu, gdzie głównym elementem czy takim motywem przewodnim są truskawki bądź szparagi. Mieliśmy menu, gdzie motywem przewodnim była dynia. Mieliśmy menu konkretnych krajów, a więc na przykład kuchnię tajską. W tej chwili mamy coś, co się cieszy niezwykłą popularnością, jednak Polacy upodobali sobie bardzo mocno kuchnię śródziemnomorską, więc staramy się im zapewnić, podtrzymywać tą tradycję kuchni śródziemnomorskiej. Także tutaj są bufety czwartkowe śródziemnomorskie, oprócz tego niedzielne brunche, taka bardziej rodzinna oferta, gdzie bardzo często rodziny przychodzą kilka osób, w kilkanaście osób z dziećmi z okazji po prostu niedzieli albo z jakichś dla nich ważnych okazji, urodzin, imienin, jakichś rocznic. Także menu tematyczne zwykle trwa miesiąc, czasami trwa dłużej i jest jakby albo inspiracją szefa kuchni, który w tym momencie, w jakimś momencie roku czymś się zainspirował, bądź na przykład wie, że wiosną w konkretnym miesiącu są doskonałe szparagi, a więc opiera swoje menu na przykład na szparagach. A jaki klimat, jaka atmosfera panuje w restauracji Fusion? Chcemy, żeby to było miejsce przyjazne, żeby to było miejsce, w którym atmosfera była ciepła, sprzyjająca dłuższym pobytom, sprzyjająca rozmowie, sprzyjająca również takim romantycznym wypadom jak walentynki, czy rodzinnym wyjściom. Chcemy, żeby to miejsce było lubiane, żeby ludzie tam wracali. Atmosfera nie jest, broń Boże, sztywna, nie jest, jest naprawdę przyjazna gościom. Staramy się indywidualnie do każdej rezerwacji podchodzić, również na życzenie przygotowywać menu. Także goście mogą, chcemy, żeby oni się poczuli jak w domu. Taką mamy ideę w hotelu, że chcemy, żeby goście poczuli się u nas jak w domu i to również dotyczy restauracji jak najbardziej. A czy to tak jest, że goście, którzy oczywiście są w hotelu, czasami mam takie wrażenie, że oni z tej restauracji oczywiście korzystają częściej niż osoby, które są tutaj na miejscu w Poznaniu, ale czasami myślą, że to jest jednak hotel, prawda? Także być może mnie nie wypada koniecznie wybrać się tam na zwykły obiad. Jak to teraz wygląda? Czy to jest bardziej naturalne tutaj w Poznaniu? Poznaniacy faktycznie w niedzielę, tak jak Pani wspominała, są takie dni, że to rodziny się pojawiają na jakichś obiadach czy lunchach. My staramy się z tą taką etykietką kuchni hotelowej w jakiś sposób ją obalać, dlatego że jesteśmy restauracją jak najbardziej otwartą dla poznaniaków. Jesteśmy w Poznaniu i chcemy, żeby poznaniacy nas polubili, żeby do nas przychodzili, żeby o nas pamiętali. Oczywiście goście hotelowi, jakby część z nich nie chcąc gdzieś wychodzić z hotelu, zatrzymuje się je u nas. Natomiast bardzo, bardzo zachęcamy i jesteśmy jak najbardziej otwarci na lokalnych mieszkańców. Chcemy po prostu ich widzieć u siebie, chcemy, żeby to miejsce żyło, a żyje dzięki lokalnym, dzięki tutaj poznaniakom, osobom z okolic Poznania. Wobec tego jeszcze, Pani Aniu, porozmawiamy sobie o tej ofercie walentynkowej, jeszcze o tym, co Sheraton dla par specjalnie może zaoferować, a naszych Państwa zaproszę już teraz na krótką przerwę reklamową. I już za chwilę powracamy. Chcecie dowiedzieć się szczegółów tych walentynkowych, to zostańcie koniecznie z nami. Zapraszam.
zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Aquaposto, zdrowie i aktywność dla Ciebie i Twoich bliskich. Na naszym basenie w kameralnej atmosferze i bezstresowo nauczymy Cię pływać, oswoimy Twoje dziecko z wodą, a na zajęciach z aquaerobiku ukształtujemy Twoją sylwetkę. Z Aquaposto poznasz również tajniki jogi, nordic walking, bodyball i samoobrony. Wracamy do rozmowy z panią Anią Szyszką z hotelu Sheraton. Witam serdecznie. No i pani Aniu, rozmawiałyśmy o walentynkach, o tych ofertach walentynkowych. Skupmy się na tych zakochanych parach, które chcą tą noc spędzić w sposób wyjątkowy. No i co oferuje hotel Sheraton? Tak jak mówiłam, specjalna oferta na walentynki, czyli oferta noclegu dla pary. Z butelką wina musującego. Jeszcze pani tutaj przerwę, czy w ten dzień, w tą wyjątkową noc jeszcze mamy jakiś wystrój dodatkowy w pokoju, płatki róż się pojawiają, czy już nie? Jak najbardziej. Możemy zawsze pokój przygotować na konkretną okazję, na walentynki, na rocznicę, na urodziny i zawsze to robimy. To jest taki miły akcent, który gości często zaskakuje, którym goście mogą się dodatkowo cieszyć. Oprócz samego pobytu, samego pokoju, jest to taka dodatkowa rzecz od nas, która wprawi w dobry nastrój. Oprócz tego zawsze o walentynkach przypomina to nasze łóżko w lobby, ubrane w taki walentynkowy nastrój. To jest jakby oferta z przymrużeniem oka, można sobie na nim usiąść, można sobie zrobić zdjęcie. Każdy może wejść z zewnątrz. Jak najbardziej. Oczywiście, hotel jest otwarty dla wszystkich i serdecznie zapraszamy. Oprócz tego cały rok w normalnej naszej ofercie mamy ofertę dla zakochanych. To się nazywa Romance Package, także jeżeli ktoś chce nas odwiedzić z okazji swojej rocznicy, czy na przykład z okazji swojego ślubu, chce spędzić jakąś romantyczną noc, romantyczny wieczór, jak najbardziej zapraszamy. Tylko we dwoje? We dwoje, tylko we dwoje. I co jest w tej ofercie Romance Package? Jest to oferta podobna do tej oferty walentynkowej, także specjalnie przygotowany pokój, jakiś mały dodatek od hotelu, na przykład butelka wina musującego, również możliwość późniejszego wymeldowania, dlatego że to jest oferta taka typowo dla osób przyjeżdżających się zrelaksować, wypocząć. Oferta oczywiście ze śniadaniem, po prostu miłego pobytu, przy okazji może ze zwiedzaniem miasta. A czy poznaniacy z takich ofert korzystają? Czy to panowie, czy raczej panie dzwonią i rezerwują walentynkowy wieczór? Oj, to bywa różnie. Wiadomo, jakby taka tradycja mówi o tym, że to pan powinien zorganizować walentynki, natomiast bardzo często panie to przejmują się chyba inicjatywę. Troszkę zmienia, prawda? Dokładnie. Tak samo bywa z rocznicami. Kiedyś było tak, że to partner, pan, mąż organizował obchody rocznicy, natomiast teraz często jest to wspólna inicjatywa bądź inicjatywa pani. Często jest też tak, że pary przyjeżdżają na przykład dlatego, że dostały prezent w postaci pobytu w hotelu, voucher. Czyli taki prezent też możemy na przykład w tym momencie ofiarować naszym rodzicom. Jak najbardziej, możemy ofiarować rodzicom, możemy ofiarować na przykład nowożeńcom, możemy ofiarować właśnie, tak jak pani mówi, rodzicom z okazji jakiejś rocznicy ślubu. Oczywiście osobom mieszkającym w Poznaniu, jak i osobom spoza Poznania, które mogą to połączyć z weekendem, takim miejskim wypadem, ze zwiedzaniem miasta, z dobrą kolacją, którą również możemy na życzenie zorganizować. Bardzo często z taką ofertą wiąże się rezerwacja specjalnego miejsca w hotelu, Wine Tower. To jest taka jakby mini restauracja w restauracji. Stolik na maksimum 4 osoby z indywidualnie dobranym menu. Szef kuchni przygotowuje wtedy menu bezpośrednio pod potrzeby gościa. O, super. Obsługa przez samego szefa kuchni. Naprawdę jest to coś
wartego zapamiętania, wartego polecenia na taki specjalny wieczór, na specjalną okazję. I taka oferta jest dostępna przez cały rok w Sheratonie? Najbardziej. Jak najbardziej. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Wine Tower, wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, dlatego że zawsze lepiej zadzwonić, dowiedzieć się, czy Wine Tower jest wolne, czy nie ma już wcześniejszej rezerwacji i spędzić ten wieczór doskonale. W jakim to jest miejscu? Czy to jest połączone z restauracją Fusion Wine Tower? Czy... To jest wydzielona część restauracji Fusion, oszklona, także właściwie goście, którzy są w środku, widzą to, co się dzieje w restauracji, sami są... tak jakby prywatnej strefie, tak. Odizolowanej. Jest to miejsce, gdzie, tak jak sama nazwa mówi, Wine Tower, wieża win, naokoło oszklone szafy z winami. Także jest to miejsce urokliwe, jeśli jeszcze zapali się dodatkowo wieczorem świece, ubierze całe wnętrze odpowiednio do okazji, to naprawdę, naprawdę ono robi wrażenie. Serdecznie polecam. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tych walentynek, do tego, co jutro będzie się działo w Sheratonie. Piękna kolacja, na którą nadal możemy zaprosić wszystkich poznaniaków. Jak najbardziej, mamy jeszcze wolne miejsca. Jaki jest koszt takiego wyjścia dla zakochanych? Więc bufet śródziemnomorski, ten czwartkowy, kosztuje 109 zł. Mimo że walentynkowa oferta jest bogatsza, jest wzbogacona, te wszystkie elementy, utrzymaliśmy tą samą cenę, także jest to 109 zł od osoby. Od godziny 18 do 22 pełen wybór menu, oprócz tego karafka wina, także jak najbardziej pełna oferta od przekąsek zimnych, tak jak mówiłam, do ciepłych, ten element afrodyzjaków, desery, także każdy coś znajdzie dla siebie, dokładnie. I jeszcze raz chciałabym dla tych naszych zapominackich, albo być może dla tych, którzy właśnie usiedli przed telewizorami, przypomnieć ofertę dla domowników, czyli możemy się skontaktować z Sheratonem i również coś ciekawego zamówić sobie zestaw i zaskoczyć na wynos. Naszą ukochaną. Trzy zestawy, butelka wina i coś słodkiego, albo zestaw butelki wina z pralinkami, albo dwa zestawy butelka wina i tort. Jeden tort to tort czekoladowy z wiśniami aromatyzowanymi brandy, drugi tort to tort pistacjowo-malinowy, także myślę, że na różne gusta oba torty będą odpowiednie. No wobec tego dziękuję serdecznie za dziękuję nasze również. Spotkanie. Moi drodzy, mam nadzieję, że Was namówiliśmy do tego, żebyście wybrali się do hotelu Sheraton. Oczywiście mowa o tych, którzy nie mają jeszcze żadnych planów na jutro. Jutro Dzień Zakochanych, Święty Walenty. No i zapraszamy Was do restauracji Fusion w hotelu Sheraton w Poznaniu. Tam będzie królować jutro kuchnia śródziemnomorska. Ja już teraz zapraszam Was na krótką przerwę i za chwilę kolejny gość.